Jakiś tydzień temu po obiedzie bardzo zły humor mnie napadł. Nie mogłem w miejscu usiedzieć i byłem zły na brata i na mamę i tatę. Chciałem z całym wszechświatem się wadzić, chciałem jakoś temu zaradzić, pocieszyć. Bogu dzięki, nikt nie zajmował łazienki. Szybko pobiegłem do lustra z takim pytaniem na ustach: lustereczko drogie, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy, najmądrzejszy na tym świecie? Aniś piękny, aniś mądry, zresztą dobrze wiesz to. Więc jak masz mnie o to pytać, to swój tyłek bierz to. Ale ja tylko pytałem, już ja znam się na tym, głupku. Chciałeś usłyszeć pochwałę, lecz nie przewidziałeś skutku. Wybiegłem z domu czym prędzej, chcąc o wszystkim zapomnieć. Pędzę, 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 a tu nagle gołąb do mnie. Hej drogi przyjacielu, a po co ci ten pośpiech taki jak ty? Znałem wielu, którzy szybko biegli, choć nie znali zbytnio celu. Ty tak samo najwidoczniej, tylko do mnie nie celuj przyjacielu. Może spoczniesz, siądź tu pod konarem, albo połóż się jak wolisz i odpocznij minut parę, potem powiesz co cię boli. Drogi panie, proszę opisz swoje troski. Najpierw zadam ci pytanie, czemu ty masz ludzki głos i skąd wiesz, że mam problemy? My stare wygi wiemy takie rzeczy, zmartwienie masz, nie możesz zaprzeczyć, a więc teraz kochany, o wszystkim mi opowiedz. No tak, to fakt jest, że siedzi w mojej głowie trochę problemów, które mnie trochę gnębią, lecz niby czemu mam wierzyć mądrość gołębią? Jako gołąb umiem latać, a to bardzo pomaga. Zwiedziłem kawał świata, poznałem jego prawa. Dla was może nie jasne, a w każdym razie nie zawsze. Hej kolego, ja nie zasnę, dopóki mi się nie zwierzysz. Sam widzisz jak ględzę, może być jeszcze gorzej. Więc mów już czym prędzej, mów jeśli tylko możesz. Wątpię, że pomożesz, bo na gorsze się zmienia. I to jest raczej orzech trudny do zgryzienia. I tu trafiłeś w sedno, bo w zasadzie wszystko jedno. Jakie masz zmartwienia i ktoś ty taki, bo my ptaki stare wiemy, że cierpienia i problemy nobilitują człowieka. Każdy je dostaje, choć mało kto czeka. Cóż pozostaje czynić? Walczyć z problemami swymi, czasem zrobić coś dobrego, choć takim ja współczuję. Dlaczego? 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 Bo ciężko czynić dobro, gdy nikt nie mówi dziękuję. A więc żegnaj przyjacielu, takich jak ty znałem wielu. Wielu pewnie poznam jeszcze, wszystkim to samo wiesz. To co zrobi jego sprawa, moja będzie tylko rada. Żegnaj, może kiedyś jeszcze zdołamy pogadać.